Z nami jest Kacper Bieszczad, golkiper Miedziowych. Kacper, duży kamień chyba spadł z serca w naszej szatni po tej ostatniej wygranej z Wisłą Płock. Wygranej w dobrym stylu i wygranej, która przerwała naszą złą passę. Tak, na pewno kamień spadł nam z serca. Po serii czterech porażek zdobywamy 3 punkty z Wisłą Płock i to jest dla nas najważniejsze. Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa Ektlenu. A powiedz w takim razie, jak ocenisz swój występ? Do pełni szczęścia w zasadzie chyba brakowało tylko czystego kąta, zera po stronie strat. Swój występ oceniam pozytywnie. Pomogłem zespołowi moimi interwencjami w kluczowych momentach meczu. Czyste kąta są sprawą drugorzędną, ponieważ potrzebujemy punktów i to jest nasz priorytet. Czyste kąta będą konsekwencją dobrej gry całego zespołu. Teraz skupiamy się już na tym, co przed nami, czyli derbowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Ty już w swojej karierze miałeś okazję grać mecze o takim dużym napięciu czy też ładunku emocjonalnym. Powiedz, jak wspominasz te spotkania? Jestem w Zagłębiu od kilku lat i wiem, że derby ze Śląskiem to jest jeden z tych meczów kalibru najważniejszych sezonu. Ja jednak podchodzę do tego spotkania jak do każdego innego. Chcę się dobrze, z chłodną głową i koncentracją przede wszystkim, chcę się dobrze przygotować do tego meczu, wyjść na murawę i zrobić swoją robotę. Twoim zdaniem, co może być kluczem do zwycięstwa? Strzelić jedną bramkę więcej niż przeciwnik. W ostatnich dniach przewinęła się informacja o tym, że Erik Exposito, najlepszy strzelec drużyny wojskowych, nie podpisze kontraktu w Chinach, wrócił już do Wrocławia. Powiedz, czy to jest jeden z tych zawodników, którego powinniśmy się najbardziej obawiać w niedzielnym spotkaniu? Hiszpan pokazał już w przeszłości, że jest prawdziwym katem Zagłębia i potrafi strzelać bramki naszej drużynie. Czy zagra Exposito, czy ktoś inny, musimy przede wszystkim skupić się na sobie. Przygotować się jak najlepiej do tego meczu, wyjść na murawę skoncentrowani i realizować to, co założymy sobie przed meczem. Podczas derbowego spotkania ze Śląskiem nie będzie Was niestety mogła wspierać delegacja kibiców z Lubina z trybun, ale będą oni obecni tutaj na naszych terenach, gdzie będzie wystawiony telebim. Wsparcie, nawet takie duchowe naszych kibiców, może okazać się dla Was nieocenione. Wsparcie kibiców jest dla nas bardzo ważne. Mamy wspólny cel, jakim są jak najlepsze wyniki z Zagłębia. Najlepiej by było, gdyby kibice byli obecni z nami we Wrocławiu, ale gdy są takie okoliczności, liczymy na Wasze wsparcie po stadionie Zagłębia. Będziemy czuć Waszą obecność, która pomoże nam w odniesieniu oczekiwanego rezultatu.